E-mail marketing dla większości firm jest jednym z głównych kanałów komunikacji z klientami. Dostęp do szczegółowych informacji o skuteczności kampanii e-mail i możliwość ich optymalizacji może być dla nich więc kluczowe w podniesieniu konwersji sprzedażowej firmy. Na dashboardzie funkcji e-mail marketing w Salesmanago znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje pozwalające na ocenę efektów Twoich kampanii. Dowiesz się, kiedy najlepiej planować wysyłkę kampanii mailowych, czy poprawnie skonfigurowałeś konto nadawcy wiadomości, Jakie przychody generują Twoje mailingi? Dlaczego klienci rezygnują z subskrypcji Twoich wiadomości? Aby otworzyć dashboard e-mail marketingu z bocznego menu, wybierz zakładkę E-mail marketing. Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę dashboardu. Na samej górze strony masz możliwość utworzenia nowego e-maila oraz wyboru przedziału czasu, dla którego chcesz wyświetlić poniższe informacje. Sprawdź całkowitą liczbę wysłanych wiadomości e-mail, ilość otwartych wiadomości oraz wskaźnik OR dla nich, ilość klikniętych wiadomości oraz wskaźnik CTR dla wybranego okresu czasu. Na kolejnym kafelku dashboardu widnieje analityka wiadomości, na której możesz zobaczyć liczbę wysłanych, otwartych, klikniętych wiadomości oraz średni CTOR dla nich. Są one przedstawione na wykresie. Możesz wyświetlić wykres liniowy bądź słupkowy, klikając przycisk ustawień. Po prawej widnieje słupkowy wykres zaangażowania wysłanych wiadomości, który określa procent ilości otwartych wiadomości z wysłanych oraz procent klikniętych z otwartych. Dashboard e-mail marketingu pozwala Ci również zobaczyć sumę sprzedaży, sumę sprzedaży last click, liczbę transakcji oraz liczbę transakcji last click. Transakcje i suma sprzedaży last click to całkowita ilość dokonanych transakcji oraz całkowita ilość przychodów pochodzących z e-mail marketingu, gdzie e-mail jest ostatnim źródłem wejścia kontaktu na stronę www po którym nastąpiła transakcja. Kolejne kafelki informacyjne to kontakty oraz aktywność kontaktów. Kontakty informują o ilości kontaktów opt in, opt out oraz błędnych kontaktów, czyli tzw. miękkich oraz twardych zwrotek. Na tej podstawie możesz sprawdzić, dlaczego mailingi nie docierają do twojej bazy. Poniżej widzimy również powody wypisów z bazy zaznaczone przez użytkowników. Sprawdź, dlaczego użytkownicy rezygnują z subskrypcji Twoich wiadomości i postaraj się wyeliminować te powody ze swoich kampanii. Aktywność kontaktów jest przedstawiona w postaci graficznej, kafelkowej. Im ciemniejszy jest kolor kafelka, tym większa aktywność godzinowa kontaktów w danym okresie czasu. Poniżej widzisz również reputację domeny, która jest obliczona na podstawie naszych autorskich algorytmów Salesmanago. Reputacja domeny wysyłkowej skorelowana jest bezpośrednio z jakością mailingów, jakie wysyłasz, oraz jak programy pocztowe je interpretują. Czy są przyjazne dla odbiorcy końcowego, czy nie. Im wyższy poziom reputacji, tym lepiej. Sprawdź też dostępne konfiguracje dla swoich domen, DKIM i SPF. Na dashboardzie e-mail marketingu znajdziesz także informacje o liczbie kontaktów w danej domenie, z której wysyłasz swój mailing. Na samym dole strony widnieje top 5 wiadomości z najwyższym AR oraz najwyższym CTR, dzięki czemu możesz przeanalizować, które z Twoich kampanii przyniosły najlepsze efekty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę pomoc.salesmanago.pl.